Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym Game Newsie. Przepraszam za spóźnienie, wiem, że nagrywam tego Game Newsa o takiej porze, gdzie na pewno pojawią się dużo później niż o godzinie 19, a YouTube jeszcze troszeczkę mnie nie lubi, jeżeli chodzi o kanał gamingowy. Filmy wrzucają się dłużej, pomimo jak wrzucam filmy, które ważą dokładnie tyle samo na kanał główny i na kanał gamingowy, to na kanał gamingowy one wrzucają się jakieś dwa razy dłużej i dwa razy dłużej przetwarzają po prostu. YouTube traktuje ten kanał jako jeszcze nowy i nie nadał mu tylu priorytetów. Natomiast może tyle słowem wstępu, przepraszam za spóźnienie, pokrzyczcie na mnie i dajcie znać, jak mnie dzisiaj słychać, ponieważ testuję dwa różne mikrofony i zastanawiam się, który z nich lepiej wypada, czy ten w odcinkach poprzednich, czy może ten z odcinka dzisiejszego. Dzisiaj taka ciekawostka, bardziej niż typowy Game News, mianowicie chodzi tutaj o wypuszczenie monety kolekcjonerskiej przez Mennicę Gdańską. Moneta, która jest figurką. Powiem szczerze, bardzo fajny pomysł. Ja już monety kolekcjonerskie Mennicy Gdańskiej z motywem Wiedźmina widziałem, w ogóle mają dużo fajnych takich pomysłów, choćby no po prostu gamingowe motywy. Najczęściej jednak Wiedźmin, bo to w naszym kraju najlepiej się sprzedaje. Jest to inwestycja nie tylko w Kruszec, ale jeszcze można powiedzieć, że w jakieś dzieło sztuki, czy też no po prostu coś kolekcjonerskiego mocno. Jak się pewnie domyślacie, ceny zarówno takich monet, jak i tej nadchodzącej monety, to nie jest tania rzecz. To jest moneta, gdzie popatrzcie na to zdjęcie. Faktycznie podstawa wygląda totalnie jak moneta, nie? Jak jakaś gruba moneta i z niej wyrasta figurka Wiedźmina. Powiem szczerze, że ta figurka Wiedźmina odbiega troszeczkę od tej figurki gamingowej. Mogło to dotyczyć jakichś tam praw, może autorskich, może coś takiego, może twórcy gry wtedy by się odnieśli do twórców jakby samej monety, że nie mogą kopiować ich pomysłu, jakby ich grafiki, nie wiem. Natomiast gamingowy Wiedźmin, ten z Wiedźmina 3, dużo bardziej mi się podobał. Ten jest taki książkowy, bym powiedział. Często można było podobny wizerunek zobaczyć na książkach o Wiedźminie. No i możemy sobie jeszcze powiedzieć o cenach tejże monety. Za 5-uncjową monetę zapłacimy 3000 zł, 2999. Natomiast za 1-kilogramową, kilogram srebra, zapłacimy 18 999 zł. No i jest to dużo, nie? Ale teraz pokażę Wam jeszcze ceny, nie, znaczy pokażę, powiem Wam o cenach. 5 uncji srebra normalnie kosztuje jakieś 800 zł, natomiast 1 kg kosztuje 4-5 tysięcy zł srebra, więc jest to mniej więcej trzykrotność tej ceny, trzy razy troszeczkę tej ceny, co kosztuje sam czysty kruszec. I no płacimy jakby za wykonanie tej monety, za jakby jej precyzję i tak dalej. Natomiast sam się zacząłem zastanawiać, czy wykonanie takiej monety własnym sumptem nie wyszłoby taniej i lepiej. Znaczy lepiej może nie, ale na pewno taniej. Jakby możemy znaleźć sobie jakiś render 3D Wiedźmina, których jest naprawdę prawdopodobnie cała masa, choćby tych wyciągniętych z gry, wydrukować na drukarce 3D, znaczy odwrócić ten render tak, żeby wydrukowała się forma, no i odlać coś takiego, jakby albo wydrukować figurkę 3D, potem tą figurkę oblepić tym do odlewania. No, byłby to jakiś pomysł, na pewno nie łatwy i nie prosty do zrealizowania, bardziej dla osób, które w takich metalach grzebią i wiedzą, jak się to robi. Na pewno można byłoby to zrobić odrobinkę taniej, ale nie jakoś super tanio, więc pytanie teraz, czy poświęcony na to czas nie zrównoważy się z kosztem takiej figurki. No ja troszeczkę żałuję, mnie nie stać się na takie gadżety, natomiast jest to na pewno fajne dla osób, których stać, którzy są fanami po prostu takich gadżetów. No dzisiaj tak mniej gamingowo. Może jeszcze tylko kilka uwag potem na samym końcu, jakby do tego głównego tematu, jakim właśnie jest ta moneta wiedźmińska. Dajcie znać, jak Wam się podoba, czy byście taką przygarnęli. Ja bym totalnie przygarnął taką monetę. Mam nadzieję, że kiedyś jakby zdecyduję też się kupić coś takiego. Zastanawiam się, właśnie też się zastanawiałem w takim kontekście nad tą monetą, czy można to traktować w kontekście inwestycji, że za jakieś kilkadziesiąt lat takie coś realnie zyska na wartości i oprócz tej ceny kruszcu, która tam będzie, będziemy mieli tą wartość dodaną. Czy powiecie, z takimi rzeczami to różnie bywa. Może być tak, że kupujecie coś po zawyżonej cenie, bo oprócz jakby ceny materiału jest jeszcze tam cena pracy,
cena jakby unikatowości tej rzeczy, a będąc przy unikatowości, tych figurek 5-uncjowych zostanie wyprodukowanych 1000, a tych 1-kilogramowych zostanie wyprodukowanych 100. No są ludzie, dla których jakby taki wydatek 18 tysięcy na coś takiego jest praktycznie żadnym pieniądzem, więc myślę, że oni sobie coś takiego kupią. No myślę, że jakbym ja miał dużo pieniędzy, to też bym sobie coś takiego kupił. Właśnie rozważając to też w formie inwestycji, żeby... Bo wiadomo, możemy wydawać pieniądze na przyjemności i to jest bardzo fajne, wydawanie pieniędzy na przyjemności. Natomiast zawsze fajnie widzieć jakiś większy też sens w tym. Czasami można kupić coś zupełnie bez sensu, jest to uzasadnione. Nawet kupowanie rzeczy bez sensu jest uzasadnione o tyle, że daje nam to jakiś sposób, spokój psychiczny czy jakąś satysfakcję, więc to nie jest do końca bez sensu, bo nasza psychika jest dla nas ważna i ta właściwie najważniejsza dla nas powinna być i dzięki temu robimy naszej psychice dobrze, że kupujemy sobie takie rzeczy, które sprawiają nam przyjemność. No i cóż, no tutaj ten Wiedźmin ja bardziej w takiej kwestii finansowej rozpatrywałem, czy taki zakup ewentualnie w przyszłości mógłby się jakoś zwrócić. Jeżeli ktoś się zna z widzów, którzy to oglądają, dajcie znać, czy jest szansa, że taka moneta będzie inwestycją, czy tak naprawdę chcąc ją odsprzedać za 10-20 lat, czy nawet za 5 lat, tak naprawdę nie dostaniemy nawet połowy tej kwoty, bo ktoś uzna, że jest to dla niego zupełnie bezużyteczne. No faktycznie tak to jest, no z dziełami sztuki też tak jest. No, nie liczy się jakby koszt materiałów na nich poświęconych, czy czasu, tylko jakby wartość taka, którą ktoś zdecyduje się za to zapłacić, jest tą wartością, która sprawia, że coś ma taką, a nie inną wartość, że jakieś obrazy są warte kilka milionów zamiast kilkaset złotych, nie? No i czyli tam tą robociznę de facto, czy tam kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy może być warta robocizna nad takim obrazem, jeżeli ktoś go bardzo długo tworzył. No wiadomo, w takiej figurce też jest ta praca włożona, więc cena srebra w postaci tych 800 złotych, to nie mówię, że to jest jedyny koszt, bo jednak trzeba to wykonać i musi to zrobić osoba ze specjalistyczną wiedzą. Specjalistyczna wiedza kosztuje, to jest bardzo, bardzo cenny zasób i materiał, który sporo kosztuje. No i tak samo jest jakby z umiejętnościami i z czasem wykonania czegoś takiego. Wiadomo, jeżeli Mennica Gdańska już wykona taki jakby formę do odlewu tego, no to po prostu topią srebro i odlewają, potem jeszcze ewentualnie dopieszczają przez jakieś szlifowania czy gładzenia detale takiej figurki, ale generalnie jakby najgorsze jest i najbardziej pracochłonne przygotowanie prawdopodobnie takiego odlewu. No ja bym takie coś chciał i myślę, że mam nadzieję, że kiedyś sobie sprawię. Dajcie znać jeszcze na samym końcu, jak mnie było słychać. Przepraszam jeszcze raz za spóźnienie. Jutro może jakiś ciekawy też film, taki troszeczkę w innej tematyce, a może coś gamingowego. Tak sobie pomyślałem, że jak ten kanał w końcu wbije te 1000 subów i że będę mógł robić live'y na nim, to może będę robił jakieś niedzielne granie, bo to w końcu kanał gamingowy. Odpalę jakąś grę, sobie pogram co niedzielę albo co sobotę wieczór. To by było nawet takie całkiem fajne. Tak mi się wydaje. Nie wiem. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, czy takie granie byłoby spoko, bo wiecie, ten kanał jest zrobiony z czystej pasji do gamingu i tematów go okalających i myślę, że to samo może być jakby forma, w jakiej to będę realizował, musi być dla mnie fajna, żeby mi to się przyjemnie robiło, zazwyczaj tak się staram robić, no ale oczywiście też dla was, żeby to była przyjemność dla was, no bo jak chcę coś z kimś się dzielić swoją pasją i przyjemnością, no to przyjemność musi być obustronna. Dobra, dziękuję za dzisiaj. Widzimy się oczywiście jutro w pierwszym filmie, to na kanale głównym o 17.45 i potem prawdopodobnie po 19.00, o 19.00 na tym kanale. Bardzo przepraszam, że cały czas nie mogę się wyrobić z tym czasem. Jest to naprawdę... Jestem na siebie zły, ale wydaje mi się, że chcę usystematyzować swoją pracę, żeby wszystko zaczęło się bardzo dobrze układać. Dzięki za dzisiaj. Do jutra i miłego wieczoru, nocy, jeżeli oglądacie to później, albo dnia, jeżeli oglądacie to już w innym czasie niż premiera. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć!